siema! Pomarudzę sobie dzisiaj troszkę o Diablo 4 i ostatnich zmianach, które na pewno są pozytywne i wprowadzają dużo fajnego do gry, natomiast jak się tak troszkę bardziej w nie zagłębimy, to dochodzimy powoli do wniosku, że Blizzard, czy ty wiesz w ogóle co robisz, czy nie bardzo? I tutaj od razu chciałbym powiedzieć jedną taką rzecz. Jak patrzę na te wszystkie zmiany, jakie oni wprowadzają i to co mówią, to co robią, to jakiś czas temu naszła mnie taka myśl. Czy przez to, że oni planują te sezony tak bardzo do przodu, w sensie teraz to już pewnie robią czwarty albo piąty, mają już zrobiony jeden dodatek, planują, czy pracują nad drugim dodatkiem, czy przez to wszystko oni nie są w jakimś stopniu ograniczeni do wprowadzenia zmian w aktualnej wersji gry? Chodzi mi o to, że po prostu te rzeczy, które już opracowali, mają jakieś nawiązania do aktualnych mechanik i jak zmienią aktualne mechaniki, to musieliby zmieniać mechaniki w tych nowych rzeczach, nowych sezonach czy nowych dodatkach. Tak to trochę wygląda, szczególnie jak patrzymy sobie na to, że w pierwszym sezonie dostaliśmy serca, które zachowują się jak gemy, no i pewnie Blizzard nie mógł wprowadzić zmiany tego, że te gemy czy klejnoty będą przechowywane tak jak inne materiały, no bo przecież te serca właśnie zachowują się jak gemy w tym momencie, więc ta zmiana koliduje z pierwszym sezonem. I zastanawiam się, czy po prostu w kolejnych sezonach, kolejnych dodatkach nie ma już porobionych rzeczy, które kolidują z tym, co w tym momencie ludzi irytuje, jak na przykład te nieszczęsne odporności, które są totalnie bezużyteczne. Okej, ale to zostawmy z boku, to tylko takie drobne rozkminy, którymi chciałem się podzielić, a teraz przyjrzyjmy się patchowi 1.1.1, który wychodzi 8 sierpnia bodajże, oczywiście w momencie, kiedy jestem na wakacjach, więc znowu tego nie sprawdzę od razu, no trudno się mówi. I sam patch ma naprawdę dużo fajnych rzeczy, natomiast chcę się zagłębić w kilka drobnych szczegółów, które mnie troszkę irytują. Jak na nie patrzę, to mam takie wrażenie, że Blizzard nie do końca wie, co ma z tą grą zrobić i gdzie leży problem w tym, na co ludzie narzekają. Więc przejdźmy do tych patch notes i tych wszystkich informacji, które mamy. Dobra, lecimy sobie ze zmianami. Na początku Nightmare Dungeony mają usunięte z puli afiksów Resource Drain, Cold Enchanted and Backstabber. Pierwsza rzecz to jest wysysanie zasobów, druga to jest zamrażanie, trzecia to jest cios w plecy, moby zadają 150% obrażeń więcej. I rozumiem, że to w Nightmare Dungeonach może być nieco za silne, być może irytujące i tak dalej, tylko nie do końca pasuje mi usuwanie tego, wolałbym, żeby to zostało dostosowane do tego, żeby było spoko, nie było irytujące, nie było OP, zamiast usuwania, no bo jeżeli usuwamy wszystkie irytujące rzeczy, to w końcu nic nie zostanie, prawda? Więc fajnie by było, czy fajnie by było, gdyby powiedzmy to wróciło w przyszłości, tylko powiedzmy, że zmienione. Dalej mamy coś, co mnie totalnie zniszczyło, jak to zobaczyłem. W poprzednim patchu, czy tam w patchu 1.1, wydłużyli czas wyteleportowywania się z dungeonów na 5 sekund. Teraz to zmieniałem na 3 sekundy. Ja się tak zastanawiam, czy ludzie odpowiedzialni za tą grę wiedzą, co robią, czy oni tak na chybił trafił sobie te zmiany wprowadzają, no bo to wygląda przekomicznie, nie? Dobra, tutaj usuwamy, a tutaj dodajemy. Kolejną zmianą jest dodatkowy staż w staż tabie, możliwy do kupienia za golda, czyli po prostu będziemy mieli piąty staż. Czy to rozwiązuje problem graczy, którzy dużo grają i mają dużo przedmiotów? No ni cholery, bo mają tam, nie wiem, 50 slotów więcej, to nie jest rozwiązanie problemu. Natomiast jest to na pewno ruch w dobrą stronę. Oni też wytłumaczyli, nie wiem czy wiecie, dlaczego jest problem z dodawaniem tych staszy. Bo gra jest zaprojektowana tak, że jak spotykacie innego gracza, to gra sczytuje wszystkie informacje o tym graczu, łącznie ze staszem. I w momencie, kiedy na przykład spotykacie tych graczy na World Bossie, gdzie jest ich 10, to gra dostaje tonę informacji, przez co zapycha się podobno RAM. Jest to na pewno błąd projektowy gry, co z jednej strony można powiedzieć, jak taka firma mogła zrobić taki błąd. I pewnie każdy, kto tak powie, ma rację. Z drugiej strony pewnie było to zaprojektowane tak w Diablo 3 i wzięli po prostu na wzór Diablo 3 to zrobili, a w Diablo 3 nie mogłeś spotkać więcej niż 3 graczy, więc tam to nie stanowiło problemu. Tutaj mamy World Bossy i Open World, w związku z czym to stanowi problem. Pewnie to naprawią, ale pewnie będzie trzeba na to poczekać. Dalej mamy zmianę, że respec kosztuje 40% mniej. Osobiście mnie to w żaden sposób nie bolało koszt tego respecu, natomiast to co mnie boli to to, że muszę odklikiwać wszystkie paragony. Wolałbym, żeby wprowadzili guzik usuń paragony, nie zmniejszali tego koszt. Pewnie taki guzik wprowadzą kiedyś, natomiast na chwilę obecną no, nie wprowadzają go i mamy pocieszenie w postaci tego, że taniej będzie można sobie usuwać te skille. Osobiście uważam, że usuwanie tych skilli za golda jest całkiem spoko, bo fajnie sprawia to, fajnie napędza ekonomię i sprawia, że chcemy tego golda farmić, jeżeli coś potrzebujemy. Zwiększono stack eliksirów do 99, to chyba nie wymaga zbyt dużego komentarza. Kolejną rzeczą są gwarantowane legendy. Z Dungeon Bossów i z Legion Eventów od 35 levela będą gwarantowane legendy. Co uważam za totalnie bezsensowne, szczerze powiedziawszy. Nie czułem takiej potrzeby, żeby coś takiego wprowadzać. Jak wprowadzili, no nie będę na to płakał, natomiast nie wiem,
po co w sumie, tak, jeżeli ma być 4. Jeżeli chodzi o Butchera, który od 35 levelu też ma gwarantowaną legendę, i Goblina, który od 15 levelu ma gwarantowaną legendę, tutaj mam tutaj uważam w drugą stronę, fajnie, że to wprowadzili, bo te potwory są unikatowe i fajnie, jakby coś tam wydropiły w momencie, kiedy je zabijamy. Natomiast to wszystko prowadzi mnie też do jednej bardzo takiej niebezpiecznej konkluzji. Błagam, nie zróbcie gwarantowanych unikalnych przedmiotów, bo się chyba popłaczę. A jeżeli chodzi o unikalne przedmioty, to tutaj mam spory z nimi problem, ale do tego za chwilę przejdziemy. Dalej mamy Monster Density i tutaj jak sobie popatrzymy na te dwa obrazki przed i po, jest to co prawda jeden dungeon, ale w tym dungeonie jest tak na około 40-50% więcej mobów, czyli całkiem sporo. Bo o ile spodziewałem, znaczy zapowiadali, że zwiększą to density, to spodziewałem się, nie wiem, 20-25%. Zwiększenie ich o 50% jest całkiem pozytywną rzeczą. Myślę, że tutaj no, nie wymaga to jakiegoś większego komentarza. Natomiast zastanawiam się, jak to będzie wyglądało na Helltidach. Bo jeżeli zwiększą na Helltidach te moby o 50%, to tam jest bardzo często tak, że i tak tych mobów nie ma, więc to nie jest rozwiązanie. Plus ja też chciałbym, żeby na tych Helltidach na przykład pojawiali się jacyś, nie wiem, większa ilość bossów, czy większych potworów, które mają jakieś takie większe znaczenie i stanowią większe zagrożenie. Żeby tam faktycznie było czuć, że armia piekieł przybywa do sanktuarium, a nie, że idziemy tam na piknik pozbierać sobie popiołki, bo to jest takie trochę, tak to w tym momencie wygląda. Jak zwiększą tam moby o 50%, no nie wiem, może to będzie lepiej wyglądać, ale jakoś nie jestem do tego super pozytywnie nastawiony. Dalej przechodzimy do zmian w balansie. Tych zmian jest u czarodziejki sporo, u barbarzyńcy też jest trochę, u łotra nie ma ich zbyt wiele, u druida jest kilka i u nekromanty jest kilka. Zmiany ogólnie, no nie planuję ich wszystkich omawiać, bo to całkowicie nie ma sensu. Są jak najbardziej pozytywne, tylko to, co mnie poniekąd martwi, bo czarodziejka przykładowo dostaje, tak w dużym skrócie, buffy do ognia i buffy do defensywy. Buffy do defensywy musiały być, bo ta czarodziejka podobno była no, bardzo, bardzo, bardzo squishy. Buffy do ognia też są chyba spoko, bo ten ogień nie był jakoś za specjalnie grany. No i buffy oczywiście do aspektów, tam glyfów i tego wszystkiego. No nie będziemy tego wszystkiego czytać, bo prawdopodobnie nikomu się tego nie chce słuchać. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że patrząc na te buffy, to nie są buffy, które nagle sprawią, że zaczną grać nowe buildy albo nowe skille, a wydaje mi się, że to jest największy problem. O ile tych buildów trochę jest, bo każda klasa ma po kilka takich w miarę sensownych, to gdzieś tam mamy jakąś topkę tych buildów i duża część z nich to są te same rzeczy. Plus, co jest gorsze, bardzo dużo umiejętności, przykładowo u czarodziejki, znaczy inaczej, bardzo mało umiejętności u czarodziejki jest granych. W sensie każda czarodziejka tam lata z armorem, teleportem, froznową i tak dalej. I to jest moim zdaniem problemem. Znaczy ja rozumiem, że ten problem, który tutaj adresujemy, to są buffy po tym, jak zostały wprowadzone nerfy. I być może to nie jest ten moment, żeby to zmieniać. Ale jak dla mnie, to istotną rzeczą byłoby sprawić, żeby umiejętności, które są niewybierane przez graczy, nagle zaczęły być wybierane. Bo są fajną alternatywą do tego, co mamy teraz. Te zmiany, które tutaj zostały wprowadzone, raczej tego nie sprawią. I raczej dalej czarodziejka będzie latać z teleportem, froznową i jakimś tam armorem. Co jest nieco smutne. Z małym wyjątkiem, ponieważ tutaj jakieś firebole dostają buffy, firewalle i to może być całkiem ciekawą rzeczą. Nawet powiem więcej, dostają też te unikalne rękawiczki od firebola buffa, że teraz mają damage penalty, w sensie zmniejszone obrażenia, nie 55%, tylko 35%, plus jeszcze łatwiej się tymi kulkami masterować, więc to może być całkiem ciekawa opcja do pogrania i nawet przyznam się szczerze, że pograłbym taką czarodziejką właśnie pod te firebole, bo wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, natomiast tutaj podstawowym problemem, jak dla mnie, jest sprawienie, żeby większa ilość skilli była grywalnych. Tutaj też mamy nowy aspekt, który daje który sprawia, że Wyrz Mastery daje nawet do 90% więcej redukcji obrażeń. Co jest całkiem interesującą rzeczą i może być całkiem nieźle grywalna. Czy mamy coś jeszcze u czarodziejki do powiedzenia? Mamy jedną bardzo fajną rzecz, znaczy nie fajną w sumie. Czy nie macie wrażenia takiego, że te inne klasy są jakoś takie bardziej klimatyczne, bym powiedział. W sensie, jak gram łotrem, to czuję, że gram łotrem. Że to jest jakiś łotrzy, który skacze tam do góry. Jak gram barbarzyńcą, to czuję, że napierdala młotkiem. Jak gram druidem, to czuję te zmiany. W sensie, że on się zmienia w wilkołaka, rzuca i tak dalej. A jak gram czarodziejką, to mam wrażenie, że gram takim patykiem, co zapala zapałkę i ją rzuca, nie? W sensie, te umiejętności tej czarodziejki są tak mało
fajne do zagrywania, tak mało dają, że ona jest taka jakby, nie wiem, jakby była pierwsza zaprojektowana i przez lata nikt nią nie grał i ją wypuścili po 5 latach w takiej pierwszej wersji. Te umiejętności powinny być jakieś takie większe, bardziej rzucające się w oczy, a nie, że rzucasz kawałkiem ognia, czy kawałkiem lodu i to w ogóle nie ma żadnego takiego feelingu, nie? Taka luźna myśl mi przeszła do głowy. Nie wiem, co o tym myślicie, możecie dać znać, nie musicie, ale tak chciałem się podzielić właśnie taką myślą. Barbarzyńca dostał buffa, zwiększoną generację Furii z Basic Skilli. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo teraz właśnie gram barbarzyńcą na tym sezonie pierwszym i przyznaję się, że dziabanie tymi umiejętnościami po to, żeby nabić tą Furię, jest trochę nudne. No i tutaj też teoretycznie dostał Basic Skill Damage Increase. Zobaczymy, czy to będzie miało jakieś większe znaczenie, bo nie ukrywam, że w tym momencie, jak gram Hammer of Ancients, to lewy to jest takie naładujmy furię, prawy zaatakujmy. W sensie ten lewy to jest taki wypełnia czasu, który jest całkowicie zbędny i który w ogóle nie robi obrażeń, nie robi niczego i to takie czujesz, że używasz tego tylko po to, żeby wreszcie zaatakować, nie? W sensie nie czujesz, że atakujesz tym, o może tak. No i to, co mnie trochę boli, to tutaj mamy unikalne przedmioty i pozmieniane afiksy. Dużo przedmiotów będzie miało pozmieniane afiksy. Przykładowo Hellhammer będzie miał zmieniony Damage to Crown Controlled Enemies na Critical Strike Damage. To jest super zmianą. I faktycznie w przypadku niektórych przedmiotów unikalnych problemem były, czy jest to, że afiksy na tych przedmiotach, do czego przejdziemy w dalszej części tego filmu, są tak gówniane, że mimo, że umiejętność tych przedmiotów jest spoko, to nikt tego nie używa. Natomiast w wielu przypadkach, moim skromnym zdaniem, nie problem leży w afiksach, tylko problem leży w tej umiejętności unikalnej tego przedmiotu. W sensie po prostu te unikalne przedmioty nie mają niczego fajnego do zaoferowania. O wiele bardziej często lepiej wybrać sobie aspekt, który jest lepszy, który daje więcej, niż ten unikalny przedmiot. I wydaje mi się, że w wielu przypadkach to powinno zostać zmienione i to powinno zostać wzmocnione. Nawet może do tego stopnia, żebyś ty nie miał w ogóle się potrzeby zastanawiać, czy chcesz używać unikalnego przedmiotu, bo on jest na tyle dobry, że się go po prostu opłaca używać. No po to są te unikalne przedmioty, żeby je używać, nie? Ja nie wiem, czy zmienienie paru afiksów w tych itemach zmieni cokolwiek. Czy tutaj na przykład ta zmiana w Hellhammerze sprawi, że ludzie zaczną grać upheavalem i tym młotkiem, dlatego że to podpalanie jest super? Nie mam dlatego pojęcia, jak to podpalanie dokładnie działa. I przyznam się szczerze, że te takie fixed damage są dla mnie trochę zagadką, natomiast mam wrażenie, że to nie sprawi, że ludzie nagle się na to rzucą, nie? A tych zmian w tych przedmiotach jest całkiem sporo, bo tutaj aż 5 przedmiotów ma, nie? I tutaj właśnie są pozmieniane, na przykład tutaj jest Physical Damage Affix zmieniony na obrażenia od odsłonięcia. No niby spoko, no te obrażenia od odsłonięcia są mocniejsze, ale to jest taka delikatna zmiana, no ja nie wydaje mi się, żeby nagle wszyscy zaczęli grać tym unikalnym itemem, czy większość, czy spora część, dlatego że tutaj nagle są obrażenia od odsłonięcia, bo w wielu przypadkach to umiejętność jest po prostu słaba, nie? Tak jak na przykład w przypadku Łotra, który ma Windforce'a zmienionego, że w Windforce'ie zamiast wszystkich statystyk mamy właśnie obrażenia od odsłonięcia. Czy to sprawia, że Windforce jest lepszy? No, oczywiście, że tak. Czy to sprawia, że Windforce jest grywalny? Raczej nie, bo umiejętność Windforce'a triggeruje tak rzadko, że tak jakby nie ma sensu chyba tego używać. Mówię chyba, bo też nie testowałem tego aż tyle, ale jak sobie tym testowałem, no to fajny łuk, fajna umiejętność, tylko że ona triggeruje tak rzadko, że ja mówię, no to bez sensu jest to. Po prostu sobie aspekt zrzucę na jakiś łuk normalny i będę tym łukiem latał, nie? Albo tutaj mamy World of Hakan, który, no to jest taki amulet, który sprawia, że Rain of Arrows ma wszystkie nasycenia, nie? I tutaj mamy zamiast Ultimate Damage Affix, mamy to zamienione na Cooldown Reduction. To jest super zmianą, no bo Cooldown Reduction do tego buildu to podstawa, nie? I być może to faktycznie by pomogło sprawić, żeby ten World of Hakan zaczął grać. Ale wątpię, bo Rain of Arrows jest gównianą umiejętnością, która jest za długo kastowana i zbyt mało... Ciężko jej się używa, w związku z czym, no tutaj zmiana tego afiksu jest spoko, ale z drugiej strony warto byłoby też zmienić tą umiejętność, żeby była po prostu grywalna. Więc zmienianie tych afiksów, szczególnie po jednym, no nie jest jakimś wielkim marzeniem moim. Jeżeli chodzi o te zmiany, to tutaj niczego chyba ciekawego nie ma. Dalej mamy druida, tutaj mamy zwiększoną generację spirytu, to jest ponownie super zmianą, bo przy levelowaniu jest to strasznie wolne.
teraz będzie po prostu szybsze. No i też kompanioni zadają więcej obrażeń i mniej damage'u dostają. Tutaj na przykład wilki pasywnie mają zwiększone obrażenia z 7,8% do 11%. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to jest buff o 3,2%, ale tak realistycznie to jest buff o około 50%, więc może te wilki zaczną grać. Bo jak wcześniej zadawały 7800, to teraz będą zadawały 11000, nie? Więc to nie jest 3,2%, tylko tak pod 50%. Ale już nie będę się tutaj kłócił z tym, jak ktoś uważa inaczej. I tutaj mamy zmienione miniony, że dostają mniej obrażeń od obszarówek, od paru bossów. O, nekromanty chyba nie ma żadnych interesujących zmian, więc to sobie zostawimy. I teraz przechodzimy do takiej ciekawej części. Chcą sprawić, żeby więcej unikalnych przedmiotów było użytecznych. Moim zdaniem jest to super ruch, no bo po to są te unikaty, żeby były użyteczne. Tylko pytanie, czy zmienianie po jednym afiksie na tych unikatach sprawi, że one będą użyteczne? Trochę chciałbym w to wierzyć, ale trochę w to nie wierzę. W sensie wydaje mi się, że tutaj potrzebne są troszkę większe zmiany w sprawienie, żeby po prostu te umiejętności tych unikatów były bezkonkurencyjne w porównaniu do afiksów, przynajmniej w przypadku danych buildów, bo ja nie mówię, że musimy biegać każdy w 12, czy tam 11, czy 10 unikatach, ale żeby były po prostu unikaty, że okej, dobra, gram tym buildem, to ten unikat jest must have. Takim przykładem może być właśnie ten World of Hakan, no tylko tutaj problemem jest sama umiejętność, bo ta umiejętność jest do dupy, nie? Więc takie zmienianie tych afiksów, wydaje mi się, że to jest po prostu za mało. Tutaj trzeba troszkę większe zmiany wprowadzić. Z drugiej jednakże strony mamy zmianę w Temerity. I to jest rzecz, która mnie trochę martwi. W sensie, Temerity to są takie spodnie, które przez niektórych były bardzo hype'owane, przez innych bardzo hejtowane. Dlaczego? Ponieważ te spodnie mają totalnie bezużyteczne statystyki. Mianowicie, wszystkie statystyki, zwiększoną ilość dropu potionków, lucky hit, że nas leczy oraz zwiększone otrzymywane obrażenia. Te statystyki no, nie są powalającą rzeczą. Dlaczego? Dlatego, że na spodniach mamy coś takiego, co się nazywa maksymalne życie, redukcja obrażeń od pobliskich wrogów, całkowity pancerz i tym podobne rzeczy. I ogólnie rzecz biorąc, żółte spodnie z afiksem, z aspektem zawsze były lepsze, dlatego, że dawały bardzo dużo defensywy, nie? I w przypadku tego patcha te spodnie zostaną zmienione, że nie będą miały wszystkich statystyk, tylko będą miały maksymalne zdrowie. To jest zmianą na pewno na plus. Tylko teraz pytanie, czy spodnie, które mają maksymalne zdrowie, zwiększony drop potionków, lucky hita, który ma szansę na wyleczenie oraz zwiększony otrzymywany damage są jakąś mega kosą, żeby ich używać. Przy tym jak one wcześniej działały, na 100% nie. Dlaczego? Ponieważ tracimy bardzo dużo defensywnych statystyk, a umiejętność, że generujemy sobie barierę w zależności od naszego zdrowia, no nie jest jakąś super powalającą rzeczą. Tym bardziej, że one wcześniej były podobno zbugowane i generowały barierę nie od maksymalnego zdrowia, a od życia. Czyli maksymalnie mogę z tej bariery wygenerować 2700, 2800. W tym momencie, jak one będą faktycznie generować tej bariery więcej, to może i to sprawi, że te spodnie będą jakąś ciekawą opcją. Tylko tutaj dalej wracam do tego, że te pozostałe afiksy na tych spodniach są kiepskie. No brakuje tutaj redukcji obrażeń, która jest dosyć istotną statystyką defensywną, tym bardziej, że mamy ją w sumie na dwóch przedmiotach, no może trzech przedmiotach zazwyczaj. I tutaj zrezygnowanie z tego po to, żeby sobie generować tą barierę, wydaje się być takie W związku z czym, okej, bo tutaj jest zmiana i afiksu, i zmiana tej umiejętności tych spodni. Bo po prostu ją naprawiają tak jakby i te spodnie teraz będą generowały więcej tej bariery. I to jest ruch w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o naprawianie unikatów. Ale jeszcze by się przydało wyrzucić jedną z tych umiejętności, przykładowo ten drop potionków, wywalić i dać tutaj redukcję obrażeń. Wtedy te spodnie faktycznie byłyby spoko. Miałyby max life'a, redukcję obrażeń, jakiegoś tam heala, zwiększonego heala i to wszystko by się kombiło z umiejętnością tych spodni, która generuje barierę w zależności od tego, ile się tam wychilamy. Więc podsumowując, bo tak trochę latam od tematu do tematu. To są zmiany, o które walczymy, bo te spodnie mają zmienione to, jak działają, czyli ten unikalny
aspekt, czy tam afiks będzie zmieniony tak, żeby działał poprawnie, żeby skalował się do naszego maksymalnego życia, a nie do maksymalnego życia bez buffów, bo do tego się skalował, plus mamy zmieniony afiks. Ale w przypadku tych spodni, wydaje mi się, że żeby to była naprawdę dobra opcja, to jeszcze trzeba tutaj dorzucić jeden, zmienić jeden afiks na właśnie redukcję obrażeń. Czy to od pobliskich wrogów, czy redukcję obrażeń, whatever. Z drugiej strony, też niektóre klasy mogą w tych spodniach latać sobie o wiele częściej niż inne, bo na przykład generują barierę, więc to też jest całkiem fajna opcja. Tutaj mamy jeszcze zmianę z jednym sercem, które teraz będzie dawało 20% redukcji na 5 sekund. To jest całkiem sporą zmianą, jak potrzebujecie defensywy, na pewno warto się nad tym zastanowić. No i jeżeli chodzi o przyszłe zmiany, to mamy też kilka takich fajnych rzeczy. Między innymi sprawienie, żeby inne typy obrażeń były porównywalne, czy konkurowały z obrażeniami od odsłonięcia i z Critical Strike Damage. To jest spoko rzecz, tylko ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego to dopiero teraz jest robione? W sensie... Ja staram się nie obrażać firm, które produkują gry, jak niektórzy. Natomiast w tym wypadku, kto tam pracuje, że wpadł na to, żeby zrobić jeden wielki bucket różnych afiksów, a następnie zrobić jeszcze osobny bucket i osobny bucket na inne... bucket i bucket na inne afiksy. No przecież to... No nie wiem... To w pierwszym momencie, jak patrzysz na to, jak wygląda wzór na obliczanie tych obrażeń, no to wiesz, że musisz i w to, a w to w najmniejszym stopniu, nie? Więc to jest tak dziwne, że szkoda gadać, nie? Dobrze, że to robią, szkoda, że tak późno. No i dziwne, że to muszą zmieniać, że to nie było zaprojektowane od samego początku poprawnie. Dalej chcą zwiększyć użyteczność ultimate'ów w late game'ie. Całkiem spoko rzecz. Odporności mają być bardziej efektywne, to chyba zapowiadali na drugi sezon, więc sobie jeszcze trochę poczekamy, ale dobra zmiana, bo wtedy będziemy mieli też jakąś możliwość wyboru defensywy, nie? Będziemy mieli pancerz, będziemy mieli redukcję obrażeń, nie redukcję obrażeń jakichś tam wrogów, te odporności, czy wszystkie odporności, maksymalne zdrowie i tak dalej, i to też troszkę urozmaici wybieranie przedmiotów. Następnie mamy mounta, jazda na nim będzie o wiele bardziej płynna, szarżowanie będzie ulepszone, nie wiemy na chwilę obecną jak. Kolizje mounta, czyli to, że on tam wpada w różne rzeczy, będą naprawione i barykady będą zmienione. Z tego, co czytałem na Twitterze, to barykady mają być zmienione tak, że szarżą możemy je zniszczyć. W sensie jedziemy na koniu, jest barykada, naciskamy szarżę i nasz koń niszczy tą barykadę. Co jest całkiem klimatyczną i fajną zmianą. No i tutaj jeszcze overpower stat będzie ulepszony, żeby był znaczący w endgame'ie. I tutaj ponownie wracamy do tego. Bo nie wiem, czy wy wiecie, jaki jest problem. Problem był taki, że w Diablo 3 opieraliśmy naszą postać głównie o crit damage, o szansę na kryta i od elemental damage. I to po prostu były trzy takie rzeczy i nie było niczego innego, nie? W związku z czym w czwórce oni wprowadzili obrażenia od odsłonięcia, ten overpower damage, tego kryta ponownie, attack speed, szansę na kryta, jakieś tam damage od tego, damage od tego, damage od tego. To jest spoko, no bo nie budujesz postaci tylko pod te rzeczy, które mówiłem, tak jak w trójce, tylko masz tutaj teoretycznie większy wybór, ale jednocześnie wprowadzili to, dodali to do gry, ale jednocześnie nikt nie pomyślał, żeby to było atrakcyjne dla graczy. I to jest, nie wiem, znaczy... Ja nie wiem, jak się tworzy takie gry, nie? Nie wiem, jak to wygląda i ciężko jest mi tutaj osądzać. I ciężko jest mi tutaj osądzać, co poszło nie tak. Ale firma, która 25 lat jest na rynku, tworzy te gry, tworzy te systemy, nie wpadła na to, że to może być bezużyteczne, bo jest w jednym gigantycznym bakiecie z damage'ami różnymi, albo że tam overpower może być bezużyteczne, bo skaluje się słabo, albo jakieś tam inne pierdoły. Jest to dla mnie totalnie dziwne. No czekam na te zmiany, bo to na pewno będzie fajniejsze, ale tak na chwilę obecną to tak... Po prostu patrzę i mówię, no nie wierzę, no co oni robią, czy oni sobie jaja robią. Tu zwiększają czas, tu go zmniejszają, patch później. Dajcie znać, jak podobają wam się takie omówienia i co wy myślicie o tym patchu. A póki co zapraszam was do tego filmu, bo tutaj też może być coś ciekawego Diablo specjalnie dla was, w związku z czym warto go pewnie obejrzeć. A my widzimy się już niedługo, heja.